Dzień dobry! Nazywam się Daniel, jestem lektorem języka niemieckiego i mieszkam we Wrocławiu. W zeszłym tygodniu publikowałem na moim kanale podcast o Ewonie Wieczorek po niemiecku. Dzisiaj chciałbym podać Wam podsumowanie po polsku? Przecież to jest polska sprawa. Nie będę opowiadać całej chronologii, zakładam, że znacie tę sprawę. Skupujem se na tem, kar videla sem na lastne oči in na vnoskah, ki sem iz tega iztegnila. Če pogledate na mapo, ki sem jo dodałam na YouTube, to boste videli promenado Park Regana na dole ulica Črni dvori in Ošetle Jelitkovski dvori, kjer je Iwona večorek bivala. Po levi strani na gori je vstop na plažo No. 363, tam je kamera. która sfilmowała Iwona Wieczorek. Przypuszczam, że znaczy ten film. Widać tam mężczyznę z ręcznikiem, który idzie za Iwona Wieczorek. W tym momencie przeszła już około 3 km, pozostała 2,5 km. Na tej promenadzie, po wejściu na drogę i Iwona Wieczorek miała 3 opcje. Pierwsza opcja to droga 58, można też powiedzieć droga 1, która prowadzi przez las. Druga opcja to droga 566 albo 2, która także prowadzi przez las. Trzecia opcja prowadzi prosto aż do następnej kamery. Po skręcie w prawo można iść dalej w dłuż parku. Ta trasa jest najbardziej bezpieczna. Ta kamera na rogu jednak nie filmowała Iwoni wieczorek, jest to kamera obrotowa, dlatego jej zapis nie stanowi 100% dowodu, że wona wieczorek tamtędy nie szła. Ale są dodatkowe wskazówki, że zaginiona poszła przez park. Po pierwsze, było już jasno i w parku byli ludzie. Po drugie, ona znała te drogi przez park. Mieszkała blisko. Po trzecie, droga wzdłuż parku, czyli wokół parku, była dłuższa niż drogi przez park. Po czwarte, przyjaciele też wskazali na drogi 56 i 568 jako możliwe trasy. Czyli w sumie można zakładać, że Ewona Wieczorek skręciła do parku. Przed moim pobytem w Gdańsku wiedziałem już, że do parku nie wolno wjeżdżać z prywatnymi samochodami. Tam mogą wjechać tylko pojazdy z, z specjalnym pozwoleniem, Policja, śmieczarka i może dostawcy. Widziałem już, że kamera filmowała śmieczarkę i radiowóz, czyli samochód policyjny. Widziałem też, że była jakaś teoria związana z, ze śmieczarką, którą policja na pewno już sprawdziła. Ale ten radiowóz, który był w parku, był dla mnie ciekawy. On został filmowany przez kamerę czy wieściu 63, 12 minut po przejściu i wolny wieczorek jechał w jej kierunku. Ten radiowóz też nie został filmowany na następną kamerę, czyli jest możliwe, że skręcił już wcześniej do parku. Ale nawet jeśli radiowóz minął drugą kamerę, mógł skręcić do parku później. Jeśli radiowóz ma patrolować park, no to musi w pewnym momencie skręcić do parku. Na mapie, którą dodałem na YouTube, zaznaczyłem, gdzie radiowóz mógł jechać do parku. Przed moimi oględzinami w pa parku, myślałem, że prawdopodobieństwo, że radiowóz spotkał je w wieczorek, wynosi maksymalnie 50%. Mamy dwie możliwe trasy. Na jednej spotykają się, na drugiej się mijają. Teraz myślę, że prawdopodobieństwo jest o wiele więcej wyżej. Dlaczego? Proszę popatrzeć na drogi łączące A i B. Zobaczyłem te drogi po raz pierwszy w Gdańsku. W nocy zobaczyłem nawet konkretnie radiowóz na drodze B, ale droga A też nadaje się do jazdy. Mogę powiedzieć, że obszar w zakresie A i B jest istotny dla policji, ponieważ tam dużo się dzieje. Widziałem Ognisko, Plac Zabaw, Plac Skateboard i łąki. I wiem z zdjęć satelitarnych z roku 2011, że obszar ten był bardzo podobny. Jeśli spojrzycie na mapę, zobaczycie dwa niebieskie punkty. Tam policjanci mogli bezpośrednio spotkać i Te miejsca można bardzo prosto wyliczyć. Radiowóz jechał około 30 km na godzinę i szła z prędkością około... 4,5 km na uro. Kakšno je značenje imajo zelene točke? Zelene točke to mjese, Večorek, je mesto, kjer policijanci so lahko srečali Iwona Veczorek, če je jezdil na eno od teh drog łąčnih. Podam konkretni primer. Iwona Veczorek skrenca v drogo številka 1, in potem v drogo B, kar je zelo nadnaravna trasa. Radiowóz skrenca v drogo 2, a potem patruljuje drogo B, ki je tudi naravna odrasa, in spetkajo se tam, kjer je zeleni punkt na drodze B. Nisem matematik, ampak biorąc pod uwagę vse možnosti, da je šansa na srečanje velika. Če radiowóz patruljuje park, kar je logično, Prawdopodobieństwo takiego spotkania jest na pewno bardzo wysokie. Myślę około 80-90%. Oprócz tych dróg łącznych jest jeszcze ciekawy parking po lewej stronie. Parking to właściwie szeroki pas parkingowy wzdłuż głównej ulicy. Ta ulica wtedy nazywała się Dąbrowszczaków, dzisiaj to ulica Prezydenta Kaczyńskiego. Niedaleko od krzyżowania drogi numer 1 i drogi łączącej B jest Czeszka, która prowadzi do tego parkingu. Od początku drogi B to jest około 200 metrów do parkingu i około 700-800 metrów do domu Iwoni Wieczorek. To jest zatem miejsce, gdzie można było jeszcze zaproponować Iwoni Wieczorek podwieżenie autem do domu. Musimy pamiętać, że Iwona wieczorek w tym momencie przeszła już 5 km. Była zmęczona, może nogi ją obolały. Aby Iwona wieczorek przyjęła taka propozycję, osoba, która spotkała na drodze numer 1, musiała być jej dobrym znajomym albo znajomym, który zasługuje wielkie zaufanie. To mógł być na przykład nauczyciel, policjant, aptekarz. Przepraszam, że wspominam tu konkretnie zawody, ale to jest bardzo niezwykła sprawa. Jeśli tyle lat szukamy daremnie jakiegoś Mr. X, to on musi być osobą, na którego do tej pory nikt nie wpadł. Moim zdaniem osoba, która byłaby w stanie w tym punkcie nakłonić i Wieczorek do wejścia do samochodu, musiała mieć dla niej coś dodatkowego. To mogło być wsparcie emocjonalne albo coś konkretnego, na przykład jakieś plasta, lekarstwo, woda. Co warto na każdym razie wspomnieć, jest to, że naprzeciwko pasa parkingowego są trzy bloki i jeden dom wolnostojący. To ważne, ponieważ musiało być jakieś wyjaśnienie, dlaczego o godzinie 4.30 rano ktoś tam w ogóle parkuje. Podaję zatem adresy, Ulica Jagolonska, 40, 42, 43. To trzy bloki. I ulica Dąbrowszczaków 20. Dzisiaj Kaczyńskiego, 20. Dlaczego dwie ulicy? Powodem jest fakt, że te trzy bloki są bardzo długie i ciągną się aż do ulicy Jagielonskiej. Na miejscu policji na pewno jeszcze raz bym sprawdził te bloki, zwłaszcza tych części, które są blisko parkingu. Potencjalny sprawca miał wtedy chyba już więcej niż 30 lat. Musiał mieć doświadczenie rzeczowe i pewna wiedza kryminalistyczna, żeby skutecznie je ukryć w wolny Wieczorek. Biorąc pod uwagę wsparcie emocjonalne, o którym mówiłem, może mieć charakter ojcowskiego wsparcia. Mogoče je policija preveč skupiala se na mlado sprawce. V vsakem razredu, če policija izključuje, da policijanci v radiu vožnje imajo s točkinjem z zločinom, to moraš iskati znajomego Ewoni Veczorek z profilem obsežna, nepozorna oseba, ki ne zwraca na sebe pozornosti. Zdaj pa preidimo do ulice vododajoče na osedle in do samega osedla. Co wiedziałem przez moimi oględzinami, a co wiem teraz? Wiedziałem już, że pierwotnym planem Iwony wieczorek był powrót z przyjaciółką adriał która mieszkała o jeden blok dalej. Iwona wieczorek miała nocować u Adry. Nie byłby to pierwszy raz. Ten plan był w miarę możliwości aktualny aż do godziny 3:35, czyli jedną godzinę przed zaginięciem Iwony wieczorek. W tym momencie zaginiona była jeszcze na promenadzie i rozmawiała z Adrią przez telefon. Iwona wieczorek była jednak zdenerwowana i nie chciała już spać u Adry. Adria położyła więc jej klucz do swojego mieszkania i torbę z jej rzeczami na balkonie. Mieszkała na, na paterze. To też była sprawdzona metoda. Iwona wieczorek jednak nawet nie trafiła na ten balkon który był 100 metrów przed jej domem. Plany się zmieniły dość nagle, czyli jakieś planowanie czynów jest prawie wykluczone. Nawet jeśli ktoś bardzo krótkoterminowo obserwował wolny Wieczorek przed dyskoteką albo na promenadzie, nie mógł stworzyć rozsądnego planu. Nie można było przewidzieć, że zaginiona pojedzie przez park, jaka trasa, a także czy w ogóle pójdzie do własnego mieszkania, bo nocleg w Adri pozostał aż do końca w możliwości. Widziałem też, że na osiedlu muszę koniecznie zwrócić uwagę na parking. To logiczne. Jeśli Iwona wieczorem zaginęła, to ktoś musiał ją przetransportować. Ok, z tego wiedzą na Oględziny. Najprej trasa od parku do osedla. Kot vidite na mapi, sama trasa do osedla je kratka. Je to oko 400 metrov po celi številka 1 in samo 100 metrov po celi številka 2. Ulica se imenuje Črni 2 in je to široka. Zdi mi se, da je še pomembno, da je med hodnikom in ulico širok pas zelenih, tako zdaj, kot je 10 let temu. To ważne, ponieważ można wykluczyć, że jakiś samochód zatrzymasz i ktoś wyciągnie i wolny wieczorek do samochodu. Iretkowski dwo to, to nowoczesne, prawie luksusowe osiedle. Jest tam bardzo dużo balkonów, wszystko jest bardzo dobrze zaprojektowane, czyli jest jasna struktura, nie ma tam ciemnych zakamarków, dzikich parkingów, brudnych garaży. Wygląda to bardziej jak ośrodek wypoczynkowy niż szare osiedle. Prawdy mówiąc, w drodze do domu, czyli do balkonu Adry, nie widziałem ani jednego parkingu. Dotałem tam po półtorej minuty i minutę później byłem przy bloku Iwoni Wieczorek. Jedyny parking był około 40 metrów za domem, czyli nie na niej trasze. Jednak musiał tam być istotny parking, bo przeczytałem. Według ustaleń fundacji na tropie Ewona wieczorek minęła parking i weszła na osiedle Jelikowskie furtka od strony ulicy Czarni 2. Tu na wielkim parkingu czekała na nią osoba, która doskonale znała. Doszło do sprzeczki i przepychanki. Jeden nieostry ruch sprawił, że dziewczyna straciła przytomność, a być może i życie wystraszony mężczyzna, włożył bezwładne ciało do samochodu i odjechał. Ja znalazłem tą furtkę. To była furtka, która wchodziła by w grę, gdyby Iwona Wieczorek faktycznie poszła ta droga nie przez park, ale w dłuż parku. Przeszedłem przez furtkę i obejrzałem parking. To bardzo mały parking, Miejsca parkingowe są prawie wszystkie przed domem, całe otoczenie jest bardzo klarowne. Na zdjęciach satelitarnych z roku 2011 te miejsca parkingowe były nawet numerowane, więc policja miała nawet listę, na której mogła pracować. Kiedy byłem na parkingu, myślałem: Nie, tutaj na pewno nic się nie stało. Jeden krzyk, i ludzie z bloku wyskoczał z łóżka. To było w lipcu okno odwarty. Krótka konkluzja do tej pory. Tragedia musiała się wydarzyć w parku, który ciężkowy jest lasem, a nie na osiedlu czy na głównej ulicy prowadzącej do osiedla. W tym punkcie krótka refleksja. Byłem w parku, byłem na osiedlu. Doszedłem do wniosku, że istnieją tylko dwie realistyczne możliwości. Mamy szokującą teorię sprawców radi, radiowoże i teorię parkingu, czyli przypadkowego sprawcy, który zwabiał Ewony Wieczorek do pasa parkingowego. Teraz muszę robić dygresję, ponieważ oczywiście wiem, że w mediach w sprawie Ewony Wieczorek często pojawia się Patryk, czyli jej były chłopak, jako poten potencjalny sprawca. Je ja nikto v to ni veš, vem, po mojem zdanjem to toliko šum medijalni, a teraz podam argumenti, da je čego. In v noč čoraj, kje di bilo je še v diskoteku, dostava SMS od koležanke, naslednji pojoči trešči, tvoj ex bavi še dvoma češninami v banana več. Potem SMS še, na stroj Ivona večorek, pogosil še in došlo do kutni, kora. W końcu dopro doprowadziła do tego, że Ewona wieczorek opuściła dyskotekę. Ok, tu pojawia się pierwsze pytanie. Dlaczego eks-chłopak, który bawi się dwoma dziewczynami, ma zabić 3 godziny później swoją ex? Emocje, które tu pojawiają się, są jednostronne. Nie ma nagłego konfliktu. Nie widać żadnego powodu, aby Patryk tej nocy szukał Ewony wieczorek, Albo czekał na niau. Patryk też nie mógł obserwować, jak wieczorek szedli albo na promenadzie Sopotu do Gdańska, ponieważ był w tym czasie w Gdańsku. Na to wskazują dane z jego telefonu. Prawczy był tam z jakimiś znajomymi w samochodzie, ale sam nie miał samochodu. To znaczy, że musimy zawsze założyć jakiegoś kierowcę, czyli współprawcę. Ewentualnego czynu Patryka. Ten kierowca i Patryk musieliby przypadkowo być o czwartej 30 na i Iwoni wieczorek. Pobyt w parku wydaje się zbyt absurdalnie, ponieważ jeszcze 30 minut wcześniej w parku było kompletnie ciemno, co mieli tam robić. Pobyt na osiedlu też nie ma wiele sensu. Powtarzam, że Ewona wieczorek miała spać o Adry i ta opcja była aktualna aż do godziny 3.35. Dlaczego w ogóle podejrzewano Patryka G.? Powód jest jasny. W czasie pierwszych przesłuchan on i jego znajomi nie mówili prawdy. Patryk twierdził, że był od 24 do godziny drugiej w parku Regana i potem poszedł do domu taje albo zapomniał fakt, że był o godzinie pierwszej w klubie Banana Beach. Nie powiedział też, że po godzinie drugiej był w drodze w jakimś samochodzie. Według danych z telefonu był o godzinie drugiej w Sopocie, więc jechał z Banana Beach autem do Sopotu. Stąd zbyt szybko wrócił, o godzinie trzeciej był już z kumplami w Gdańsku. Był wtedy około kilometra od parku, a potem około godziny 4.30, 5 kilometrów od parku, a zaraz potem znowu niedaleko od parku. Jednak nie ma późniejszych danych z jego telefonu. Moim zdaniem te dane nie są podejrzane, to jest normalne, że ktoś w tym wieku jeździ samochodem po swojej dzielnicy. On jechał ze znajomymi. Gdyby miał zaufanego bliskiego przyjaciela jako kierowcę, to byłoby podejrzane. Ale jechać z kumplami? Moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że Patryk i jego kumple jak najszybciej ch chcieli wymiksować się z tej sprawy. I podali wzajemne alibi. To doprowadziło do efektu bumerangu. Mówiąc krótko, ta historia o Patryku nie przekonuje mnie. Warto jeszcze wspomnieć, Že o Elvijem, mama Ivovni, več čovek je še tišši, ima kontakt s Patrickom. Patrick meni, da ni bil toliko hopakem v Ivovni, bil težje jej kozinem. Ješle Patrick G., nima nič polnega zprotnjav, to čeba vroče do teh dveh pozostalih teorij: teorija o radiovozu in teorija človeka z samohodom v bližnjih. Senariož radiovozu ima čez aleti. Nie trzeba założyć osoby, osoba, która tam może mieszka, może ma psa, może uprawia jogging, ale jeśli tam mieszka, to ponosiłaby ogromne ryzyko. Jeśli tam nie mieszkała, to dlaczego parkowała tam o 4.30 rano? Dużo musimy zakładać, kombinować. Natomiast prawdopodobnie w parku byli ludzie, mianowicie dwaj policjanci. I był tam samochód, I imamo zaupanje. Nihče ni moral namawiać Ewoni večer, da bi šla do samohoda. Ewona večer je imela boti v rokah, je zatem možnost, da radio voz začimo še, a morda policijanci najprej zaprti, co se je stalo, vse v redu. Veliko je vprašanje v tem mestu, kdaj policijanci končali svojo zmiano. Ješle, končilo se o 6.00. To teoria policjantów chyba jest bardzo utrudniona. Jeśli jednak skończyła się o piątej, to jest możliwość, że oficjalna, służbowa sytuacja rozmowy zmieniła się w sytuację prywatną. Niestety, akta, z których wynika, kiedy kończyła się praca policjantów, nie są publiczne. O ile wiem, policjanci zostali przesłuchani dopiero w roku 2016 roku, co dla mnie jest dziwne. Ok, to były moje teorie. Wiem, że teoria policjantów jest bolesna, ale nie można zamykać na to oczu. Jestem pewien, że sama policja też zbiera materiały, powiedzmy wewnętrzne. W maju tego roku w Onecze pojawiła się wiadomość, która nie zwróciła większej uwagi. Oto jej treść. Zaginięcie i wolny wieczorek: 6 tysięcy policjantów ma napisać. Ali vedo o korupciji? Zaskakujoč je gib krakovske prokuraturi, ki višnja zagadke zageničenja Iwony Večorek. Jak je dobil se Onnet, slejci zažadajo od 6000 pomorskih policistov napisanje listu in složena osežnja. Celotni pomorski garnizon, vsak od 6000 policistov, naj napisati pismo, če imajo vedo o korupciji. Utrudnianiu śledztwa i korupcji w sprawie Ewony wyczorek. To jakiś idiotyzm mówi żurutwo o w Pomorskiej Policji. Moim zdaniem to żaden idiotyzm. Wspomnę też w tym kontekście o wiadomości, która powiela się w prasie na samym początku. Cytuję: W poniedziałek prokuratura wyjaśniła też sytuację. 25-letniego policjanta z Gdańska, funkcjonariusz, spotykał się z Iwoną wieczorem przez dwa miesiące do czerwca. Mamy pewność, że nie ma on żadnego związku z zaginięciem dziewczyny, powiedział nam prokurator Szelongowski. Na koniec chciałbym podkreślić, że wątek policyjny to nie jest bezczelności albo insynuacji wobec policji jako instytucja. W każdym kraju okazuje się, że od czasu do czasu policjant jest sprawcą. W Niemczech mieliśmy na, na przykład tak zwany Hammermörder, czyli morderca z młotkiem Nobert Pölke, który był policjantem. W Francji, dwa miesiące temu była wiadomość, że Shigani przez 30 lat seryjny gwałciciel i zabójca okazał się być policjantem. Czyli policjant też może być sprawcą. V našem primeru, ne zaležni od radia vozu in ne zaležni od modrega funkcionarja policiji, policija tako ali tako može razvažati samohod policijski. Ponavljam, trasa od Paka do Ošetla je zelo kratka, je stovna ulica, je bil široki pas želenej med hodnikom in ulicami. Ulica. V modernem Ošetle je že imel le stopen 40 km do domu Adri. 250 metrów do domu i wolny wieczorek bez parkingu, ale z balkonami. Więc dużo wskazuje na park, który cię jest las. W parku nie wolno jechać samochodami. Ja sprawdziłem też, czy na początek parku jest może jakaś restauracja albo może tam są prywatne domy z specjalnym pozwoleniem dojazdu. Ja nic takiego nie widziałem. Konkluzja, samochód tak czy owak, może być samochód policyjny. Ok, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje były solidne, ciekawe i może użyteczne. Ciao. Pozdrawiam.